Biorę głęboki, orzeźwiający oddech. Promienie słońca lekko muskają moją skórę, a wiatr rozwiewa włosy. Podnoszę wzrok, patrząc na puszyste obłoki. Nareszcie wszystko jest dobrze. Nareszcie wszystko wróciło do normy. Już nie mam się czego obawiać. Poprawiam okulary i zeskakuję ze schodków ośrodka pomocy psychiatrycznej. Czuję ulgę na sercu, wiedząc, że już nigdy nie będę musiał tu wracać. Choć w zasadzie nie było aż tak źle. Przed pójściem na terapię wyobrażałem sobie ponure pomieszczenia bez klamek, łóżka z pasami, regały pełne kolorowych fiolek z ogłupiającymi tabletkami. Na szczęście to wszystko okazało się jedynie efektem wybujałej wyobraźni. Personel był miły. Doktorzy służyli dobrą radą, a z kilkoma pacjentami nawet udało mi się zaprzyjaźnić. Dzięki pobytowi w tym ośrodku czuję się wolny. Jestem wypoczęty. Spałem. Przez te 2 miesiące byłem w stanie zasnąć. To takie niewiarygodne. Nie przychodzili. Nie widziałem ich już tak dawno. Mam tylko nadzieję, że gdy wrócę do domu, to nie zjawią się. Sprawdzam, czy mam przy sobie tabletki. Zwędziłem je z biura doktora, kiedy byłem na ostatniej wizycie. Pewnie nawet nie zauważył brakującego opakowania. Ich zniknięcie nikogo nie obchodzi. Za to dla mnie te niebieskie pastylki są szansą na spokojne życie. Nie powinienem ich już zażywać. Nie są mi potrzebne. Ale to tak na wszelki wypadek. Gdyby moja psychika znów siadła. Gdyby znów wrócili. Znalazłem się w tym ośrodku przez cholerną traumę z dzieciństwa. Widywałem dziwne rzeczy, póki nie udzielono mi pomocy. Zawsze myślałem, że są prawdziwi. Cienie o świecących oczach, z długimi, zdeformowanymi kończynami były bardzo realistyczne, kiedy miałem 5 lat. W miarę upływu czasu przyzwyczaiłem się do ich wyimaginowanej obecności. Na szczęście teraz zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy nie były prawdziwe. Chyba. Po raz pierwszy pojawili się w chwili śmierci mojej babci. Cała rodzina zjawiła się na pogrzebie, by uczcić jej pamięć. Moja matka chciała pochować babcię bez ceremonii czuwania przy trumnie, co wzbudziło oburzenie wszystkich i ostatecznie całą noc przed podróżą na cmentarz spędziliśmy przy zwłokach. Kochałem babcię. Była najlepszym człowiekiem na ziemi. Zawsze dawała mi ciastka kokosowe i śpiewała piosenki. Zasługiwała na godne pożegnanie. Chciałem podejść, chciałem ostatni raz uścisnąć jej dłoń. Ale nie mogłem. Oni mi w tym przeszkadzali. Snuli się po kątach. Wyciągali swoje długie palce, muskając opuszkami skórę umarłej. Przerażali mnie. Dlatego odmówiłem podejścia do trumny. Zapytany, czemu nie chcę tego zrobić, odpowiedziałem, że oni wciąż patrzą na babcię. Próbowałem wytłumaczyć dorosłym, o co chodzi. Ale bezwzględnie mnie ignorowali. W końcu poirytowany wskazałem palcem na jednego ze snujących się cieni i wykrzyknąłem. Zobaczcie! Oni tu są! Wtedy świecące żółte oczy skierowały się w moją stronę. Dostrzegli mnie. Od tamtego czasu zaczęli mnie prześladować. Każdej nocy sprawdzałem wszystkie zakamarki w domu, by upewnić się, że nikogo nie ma. Ale oni zawsze byli. Moja matka uznała, że cierpię na manię prześladowczą po tym, jak pewnego wieczoru układała mnie do spania. Poprosiłem ją wtedy o zasłonięcie wszystkich okien w pokoju i zostawienie włączonej lampki. Ale nigdy nie bałeś się ciemności, powiedziała. Do spania przecież nie jest potrzebne światło. Wyznałem jej, że to nie o to chodzi, ale ona uparcie pozostawała przy swoim. Zgodziłem się, że wyłączy lampkę pod warunkiem, że zasłoni okna. Oni zawsze patrzyli na mnie przez szyby. Mama prychnęła pogardliwie, ucałowała mnie w czoło i wyszła. Nie zostawiła światła, nie zasłoniła okien. Próbowałem być silny. Unikałem kierowania wzroku w stronę gęstej ciemności i powtarzałem, że nic mi nie grozi. Przecież nie wejdą do środka. Będą na zewnątrz. Na zewnątrz. Oni zostaną na zewnątrz. Miałem ochotę odwrócić się na bok albo na brzuch. Miałem ochotę zasnąć. Miałem ochotę po prostu uciec. Zacisnąłem powieki. Liczyłem baranki. 1, 2, 3, 4... 5. Gdy nagle coś zaskrobało, otworzyłem oczy przepełnione ogromnym strachem. Mój oddech był płytki, a serce tłukło się w wolnej przestrzeni między żebrami. Odrętwiałem. 2 złote kręgi rozbłysnęły w ciemności. Siedział na poręczy łóżka, dokładnie naprzeciwko mnie i patrzył. Zgarbiona sylwetka pożerana przez mrok przebierała nerwowo długimi, szponiastymi palcami. Zabrakło mi głosu, by krzyknąć.
W późniejszych latach życia stali się nieodłączną częścią mnie. Niezależnie od tego, co robiłem, gdzie byłem, ciągle przychodzili. Znajdowali mnie w jakiś sposób. Nawet jeśli wyjechałem na inny kontynent, podążali za mną. I gdyby nie specjalistyczna pomoc, stałbym się niezrównoważonym wariatem. Ale teraz jestem wolny. Nareszcie jestem wolny. Wchodzę do mieszkania. Jak dobrze znowu być w domu. Tak bardzo tęskniłem za samotnością. Rzucam torbę na fotel i przekraczam próg kuchni. Burczy mi w brzuchu. Cholera, nie jadłem nic od rana. Postanawiam zrobić sobie przepyszny obiad. A później może jakiś deser. A co mi tam? Nie będę oszczędzać bitej śmietany do lodów. Podnoszę wzrok i zerkam na zegarek. Dziwne. Baterie już przestały działać? Przed pobytem w ośrodku kupiłem nowe. Powinny jeszcze trzymać. No dobra, trudno. Przeczesuję palcami włosy. Wyczuwam coś dziwacznie lepkiego i ciepłego na głowie. Marszczę brwi. Przeciągam dłonią raz jeszcze. Spoglądam na nią. Moja skóra pokryta jest czarną substancją, która okropnie pachnie. Rozmazuję ją w palcach. Nagle z czarnej brei wyskakują dwie małe żółte kropki. Moje usta otwierają się bez pozwolenia. Wskazówki zegara drgają, rozpoczynając szaleńczy bieg w przeciwną stronę niż powinny. Krzyczę. Rozpaczliwie łapię oddech, ale zimne dłonie na szyi nie pozwalają mi schwytać powietrza. W moich ustach powstała najprawdziwsza pustynia. Rzucam się szaleńczo. Moje nadgarstki krwawią. Pasy nie pozwalają mi wstać. Przykuli mnie. Przykuli mnie i nie mogę uciec. Kurwa mać, przykuli mnie. Przykuli mnie tu. Nie mogę uciec. Przykuli mnie. Szarpie się jeszcze kilka sekund, które wydają się wiecznością. Opadam ciężko na łóżko, wyczerpany. Przed oczami jawią mi się nieznane obrazy szarych, poobdzieranych ścian. Pomieszczenie nie ma okien. Tu nie ma okien. Nie ma okien, gdzie ja kurwa jestem. Pionowy prostokąt jest jedynym wyróżniającym się elementem. To drzwi. Drzwi bez klamki. Drzwi bez klamki. Czemu drzwi bez klamki? Gdzie ja jestem? Moje ciało drży. Próbuję się uspokoić. Próbuję oddychać. Próbuję nie zwariować. Ale może... może jest już za późno. Głowa opada mi bezwiednie na szarą poduszkę. Patrzę na małą dziewczynkę. Mała dziewczynka siedzi przede mną na krześle. Ma tak ładną sukienkę. Tak ładną białą sukienkę. Dziecko uśmiecha się do mnie ciepło. I nagle zauważa mi całkowicie czarne oczy. Oczy pozbawione białek. Oni wciąż patrzą, mówi do mnie cicho.